chyba nie da się za bardzo wszystkiego pogodzić. Dobra, zaczynamy. Bawcie się, dzieciaki. Słychać dobrze? Jest okej? Okay? Kurwa, dzięki za przyjście. W ogóle tak, chciałem podziękować wszystkim tym, którym chciało się przyjść na ten koncert, zarówno tutaj, jak i wczoraj w Częstochowie. Chciałem podziękować Słoniowi za zajebiste śniadanie u niego na ogródku z jego babcią. Super babka, naprawdę. Kurwa, postępowa w chuj. Mimo że krzyczała na niego, że kumple mają fajne białe koszulki dzisiaj, a on jedzie w jakimś slayerze. Ma się przebrać, bo jest święto, ale buntuje się chłopak twardo, kurwa, nie dał się babci. Tak więc przyjechał w slayerze. I wiecie, dziękuję Marasowi, Kasi, Pawłowi z Regresów. Nie wiem, kto tam jeszcze organizował ten koncert wczoraj. Naprawdę, to jest hardcore. Ugościli nas, dali nam zjeść, dali nam pospać. Paweł też dał mi jakieś tam swoje kasety, winyle. To jest, kurwa, dla mnie coś więcej niż złoto, tak naprawdę. Nigdy tego nie sprzedam, chuj, nawet prędzej nerkę oddam.
ale kurwa mi Nili niech się nie pozbyje. Nie pozbędę, kurwa. Tak więc wiecie, hardcore żyje. Dziękujemy. Najszy dziękuję wam wszystkim, naprawdę kochamy was. A o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Teraz eat more food, czyli kawałek o tym, żebyście jedli więcej, albo jak już macie większy brzuch, to nie noście chociaż koszulek w rozmiarze S, bo chujowo to wygląda. A potem jest kawałek Keep It Healthy, który mówi, że macie jeść w miarę zdrowo, ruszać się, biegać, bo bandzior rośnie, potem macie cholesterol, a tabletki są drogie, więc kurwa, nie warto, lepiej dbać o swoje życie i zdrowie, kurwa. Tak więc wiecie, Keep It Healthy. Irek, zajebiście, kurwa, słuchajcie, trochę pomieszaliśmy tutaj na liście, następne dwa kawałki to Alone i Fool's Way. Pierwszy to taki, który mówi o tym, że zawsze znajdzie się ktoś, kto poda nam pomocną dłoń, nigdy nie jesteśmy w tym świecie sami, tak? To jest w chuj ważne, bo tak naprawdę nie chciałbym być samotny w swoim życiu, to jest najgorsze, co mogłoby mnie chyba spotkać. Poza naziolami, które chodzą tam gdzieś, kurwa, w koło. Tak więc wiecie, samotność to chujowa rzecz, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto poda nam pomocną dłoń. Czasami, najczęściej w filmach nawet zdarza się tak, że największy wróg w końcu poda nam dłoń, natomiast rodzina wypięła na nas dupę, tak więc wiecie, kurwa. Jesteście sami. Drugi kawałek, Fool's Way, mówi o tym, że używam swego umysłu, serca i rozumu, by go wykorzystywać w dobry sposób, tak? Pomagać innym i dlatego dla wielu jestem głupcem, kurwa. Zamiast robić kasę i być materialistą, to staram się po prostu być człowiekiem, tak? Więc to jest moja droga głupca.
yourself and go to review. Open your eyes, take a look around, breathe out your head and swallow your pride. Follow your pride. You're not alone, you're not on your own. We are here, my friends. We have always been. You're not. Proszę chłopca. Break out! Na, 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 na. Następny kawałek, właściwie dwa, bo jedziemy w kombo. Jeden znacie już od dawna, nazywa się PlayStation Fans i mówi o tym, że... Wiem o tym, spokojnie. PlayStation Fans znacie. Wszyscy ci, którzy grają nie tylko na playu, ale także na konsolach, to tak właśnie powinniście robić. Komputer jest kurwa do tego, żeby w pracy w nim siedzieć, na Facebooku, oglądać co tam kumple robią, albo co najwyżej w tego, kurwa. Jak to się nazywa? W sapera grać, o. A natomiast do grania takiego prawdziwego w sieci w ogóle to macie konsolę, pamiętajcie o tym. A drugi kawałek nazywa się Part of Something Special i mówi o tym, że wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną i tak naprawdę każdy z was tam ma jakieś tatuaże, cokolwiek innego. Natomiast z zewnątrz jesteśmy wytykani, bo kurwa masz tatuaż, to jesteś w jakimś motocyklowym gangu, czy tam, wiecie, z więzienia wychodzisz, kurwa, albo bądź podobne rzeczy. Nosicie tam odwrócone krzyże, jesteście satanistami. Tak więc wiecie, jesteście specyficzni, ale kurwa, należycie do tej sceny, jesteśmy jedną wielką rodziną. Możemy tą scenę zepsuć albo naprawić. Warto o tym pamiętać. Aha! I ważna rzecz. Hardcore tu i teraz, nie na ekranie komputera, okej? Kurwa. Hardcore.pl jest fajny, kupić winyle, ale ciągle na nim siedzieć to chujowa sprawa. Wyjdźcie na gig, wspierajcie lokalne kapele, wspierajcie polskie kapele, bo rosną w siłę, są coraz lepsze. Kurwa, jak to jest, że Europa docenia polskie kapele, natomiast własne podwórko nadal nie. Tak więc wiecie. Part of Something Special, a potem PlayStation Fans. Gramy.
again. All my fucking family. We got to go with now. You're my family. I'm talking about growth. Fucking certain things. You are my friends. You are my family. My friends. My family. We are fighting for the brothers. Don't you forget it? Don't you forget it? No! Cześć, cześć, cześć. Dla tych, co grają na konsolach. Sceny. Słuchajcie, teraz będzie mega pakiet. Pierwszy kawałek to cover bostońskiej kapeli. Nazywali się Rise to Gems. Byli zajebiści. Tak naprawdę to grali na Rudzie kiedyś razem z Justice. I oni tak właściwie byli impulsem do tego, żeby założyć Nyshus. To jest hardcore, kurwa, jaki najbardziej lubię, tak? Właśnie Rise to Gems, Justice, True Colors. To są zajebiste zespoły. Były. Ubolewam nad tym. Natomiast drugi kawałek to Insane i mówi o tym, że są ludzie, którzy próbują nam wmówić, co jest dla nas dobre, co jest fajne, albo mówią nam, że ty to kurwa wszystko robisz chujowo. A ja mówię, wypierdalaj, to jest moje życie, mogę robić co chcę. I na tym polega właśnie hardcore. Każdy ma swoją drogę, swoje zdanie. Mamy tu ludzi mądrych, mamy zjebów, ale wszyscy jesteśmy rodziną. Każdy ma swoje zdanie i trzeba się z tym liczyć, kurwa. Maszawa dzieciaki, Rise to Gems, kurwa! Like the sun, my eyes.
mind is going in. Kurwa, dzięki, możecie mnie rypać w dupę. Wiecie, z tym rypać w dupę to jest tak, że jak wpiszecie hardcore na w Google'ach, to też wam wyjdzie odpowiedni hardcore, nie? No wiecie, kurwa, są różne rodzaje hardcore'u. Tak więc, kurwa, z tym rypaniem bywa różnie. Ja lubię, no, na twardo. Dobra, żarty żartami, głupoty głupotami. Gejowskie kawały nie są w naszym przypadku zbyt bezpieczne, bo to się różnie kończy, kurwa. Zazwyczaj właśnie w tą stronę gejowską. Co? Dobra, słuchajcie, dwa ostatnie kawałki. Pierwszy to najstarszy kawałek, jaki kiedykolwiek stworzyliśmy. Nazywa się Decisions. A drugi, jeżeli nie spierdolimy, bo wczoraj niestety się trochę spierdoliło, Mental Bounce Back. Tak więc kto zna się, bawi, muszuje. Dzięki bardzo. To wszystko.